Siemanko moi drodzy, witam was na kanale Od Zera do Crossfitera, z tej strony z Faku. Dzisiaj krótki filmik na temat tego, jak aktywizować pośladek. Po całym dniu spędzonym w domu, czy też z dzieciakami, czy też przy lekcjach, trzeba najpierw się rozciągnąć, zadbać trochę o tą swoją mobilizację. Ćwiczenia mobilizacyjne możecie obejrzeć sobie w tym filmiku, który tutaj będzie widać na górze. Treningowe abecadło. Ja pokażę dzisiaj tylko kilka dodatkowych ćwiczeń. Rozgrzeweczka, moi drodzy, standardowo skakanka, przynajmniej 5 minutek. Różne ćwiczenia. Popatrzcie, wymiar skakanki. Odpowiedni rozmiar skakanki, podstawa, rączki powinny sięgać gdzieś do linii sutków. Pamiętajcie, że siedzą cały dzień w domu, mięśnie tutaj, zginacze biodrowe są w pozycji tak zwanej siedzącej, czyli jesteśmy zamknięci, uwięzieni, musimy się najpierw rozciągnąć, uwolnić z tej pozycji, zadbać o wszystkie zginacze stawu biodrowego, żeby zostały rozciągnięte. Później zadbać o całą tylną taśmę mięśniową, tam gdzie znajduje się tył nogi, czyli całą naszą tutaj tylną taśmę, żeby je rozciągnąć, żeby to wszystko było rozciągnięte i dopiero później możemy przystąpić do treningu aktywizującego mięśnie pośladkowe. Kilka wstępnych ćwiczeń, żeby zaktywizować mięśnie pośladkowe, a później dopiero można dodać ciężar, kiedy już ten mięsień jest zaktywizowany. Przy aktywizacji nie trzeba dać ciężaru, trzeba dać dużą ilość powtórzeń, iść za tak zwanym czuciem mięśniowym. W aktywizacji niezbędne są gumy. Można to wykorzystać na milion różnych sposobów. Oto kilka moich ćwiczeń. Nie można też zapomnieć o górnej partii, którą też dzisiaj będziemy ćwiczyć. Trzeba standardowo rozciągnąć obręcz barkową i zadbać o jej mobilizację. Zapraszam do części głównej. Dwa zestawy ćwiczeń, które dzisiaj przygotowałem. Popatrzcie od pierwszy zestaw.
druga seria. Zróbcie tego zestawu przynajmniej z 5 serii. Moi drodzy, kolejny obiekt, który dla Was przygotowałem, drugi na dzisiaj, też z wykorzystaniem hantli, oczywiście funkcjonalnie, trochę ręki, trochę nogi, ćwiczenia funkcjonalne, żeby spalić jak największą ilość kalorii w jak najszybszym czasie, intensywność wysiłku, najważniejsza sprawa. Naprawdę ciężkie, niby proste trzy ćwiczenia, połączone w 5 serii, zabiera oddech, duża ilość kalorii przepalonych, spróbujcie to z hantlami, nieważne jaki ciężar, ważne żeby wykonywać ćwiczenia funkcjonalne, nie dajcie sobie zbyt dużej liczby powtórzeń, żeby Was nie odcięło, kluczem jest zrobić trzy ćwiczenia pod rząd, jest nie zapomnijcie o rozciąganiu, możecie wykorzystać do tego filmik poprzedni, treningowy abecadło, który będzie tutaj w górze. Link do filmiku będzie w opisie filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie. Pomagajcie, żeby ten kanał się rozwijał. Niech więcej osób skorzysta z tego rodzaju treningu i weźmie z niego co najlepsze dla siebie. Standardowa łapka w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Bądźcie zdrowi.